znajdujemy się przed Ergo Areną w Gdańsku, a w zasadzie na granicy Gdańska i Sopotu. Ten budynek by nie powstał, gdyby nie nasze członkostwo w Unii Europejskiej i środki unijne, które zostały na to przeznaczone. Nie powstałoby również Europejskie Centrum Solidarności, nie powstałby Teatr Szekspirowski, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, czy Projekt Rozwoju Dróg Rowerowych w Gdańsku i Komunikacji Rowerowej w Gdańsku. Tego typu dużych i mniejszych inwestycji w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce jest całe mnóstwo. I jest dzisiaj co świętować. 1 maja obchodzimy 15 lat Polski w Unii Europejskiej. To dobra okazja do świętowania, ale też pokazania, jak zmieniła się Polska dzięki naszemu członkostwu, dzięki naszemu zaangażowaniu w to, żebyśmy żyli w lepszej, bogatszej i rozwijającej się Polsce. A teraz zobaczcie, jak jest pięknie, jak to miejsce pięknie się zmieniło.